Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was recenzję tych oto słuchawek. Podróbki Beatsów by Dr. Dre, czyli Esperanza Rene. Dokładnie tak ten model się nazywa. Słuchaweczki kosztujące całe 25 zł. Jeśli pamiętacie rozpakowanie, obchodziłem się z nimi jak z jajkiem. Bałem się, że połamią mi się już przy rozpakowaniu. Powiem Wam, że zaskoczyłem się pozytywnie, ponieważ te słuchawki po kilku tygodniach intensywnego użytkowania nie rozpadły mi się, nawet jeszcze grają i powiem Wam, że są w całkiem dobrym stanie. Naprawdę jestem zdziwiony i o dziwo mogę też powiedzieć kilka dobrych rzeczy nawet o dźwięku płynącym z tych słuchawek. Jesteście ciekawi? Oglądajcie! Ok, moi drodzy, może zaczniemy od końca. Mam tutaj bardzo długi kabel, który jest naprawdę fajny. To jest chyba 5 metrów, jak dobrze pamiętam. Wtyki są niepozłacane, natomiast kabel jest w fajnym takim sznurkowym oplocie. Widzicie, jest bardzo, bardzo giętki, elastyczny. Mamy też na tym kabelku regulację głośności, czyli rzecz, która się przydaje. Ta regulacja działa całkiem fajnie. Potencjometr wystaje odpowiednio, kręci się nim bez problemu. No i można sobie naprawdę fajnie wyregulować głośność. Tak więc sam kabel jest dużym plusem. Poza tym, tak jak w Beatsach, jest on odłączany, więc jest to oczywiście zaleta. W razie gdyby coś się z nim stało, chociaż nie sądzę, możemy go zastąpić dowolnym innym kablem typu mini jack. Jeśli chodzi o parametry, są tu prawdopodobnie 40 mm przetworniki. Nie jest to napisane w specyfikacjach. Pasmo przenoszenia standardowo od 20 Hz do 20 kHz, dynamika jakieś 105 dB i 32-ohmowa oporność. Jeśli chodzi o muzykę, powiem Wam, że jak założyłem je pierwszy raz na uszy, byłem przekonany, że po prostu będzie tragedia. Natomiast troszeczkę się zdziwiłem, przede wszystkim słuchawki grają bardzo, bardzo głośno. Ta głośność jest wręcz przesadzona. Jeśli chodzi o utwory takie jak muzyka klasyczna czy elektroniczna, no to nie radzą sobie czasami ze średnimi tonami, często z wysokimi. Po prostu głośniejszy dźwięk jest nieczysty. Im głośniej, tym gorzej. Jeśli słuchamy na średnim poziomie głośności, da się to jeszcze jakoś wytrzymać. Troszeczkę lepiej jest w muzyce rozrywkowej, chociaż w niektórych utworach wokal nie jest czysty. W niektórych był czystszy, to też zależy wszystko od jakości utworu. Da się ich używać oczywiście ze smartfonami jak najbardziej. Wtedy ten dźwięk myślę, że jest najlepszy, ponieważ ze smartfonów utwory są i tak słabej jakości, więc aż tak nie czujemy tych mankamentów. Generalnie zasada jest taka, że słuchając przy średniej głośności na tych słuchawkach da się przeżyć. I powiem już wprost, że są to słuchawki typowo dla ludzi nie mających wygórowanych wymagań co do dźwięku. Ponieważ jeśli lubicie słuchawki studyjne czy jakieś po prostu lepsze modele z wyższej półki, to te słuchawki pewnie od razu wyrzucicie na śmieci. Da się w nich także pograć, natomiast nie będzie to też rewelacyjne. Jeszcze będziecie mieli na koniec wrażenia w sekcji dźwiękowej. Natomiast zobaczmy jeszcze wykonanie tych słuchawek, bo to też jest ciekawe. W kwocie 25 zł nie spodziewamy się wiele, natomiast po kolei. Sam ten pałąk, mamy tutaj logo Esperancy, jak widzicie. Plastik jest co najwyżej średniej jakości. Troszeczkę można je powyginać, ale bez przesady, ponieważ zaczynacie tu wszystko rozłazić. Mamy poduchę, która jest taka średnio miękka. Oczywiście jest to jakaś ekoskóra. Poducha, zobaczcie, jak powoli powraca do swojego kształtu. Mówi to wiele o jej wypełnieniu. Tutaj mamy elementy plastikowe, które udają jakiś metal po obu stronach. Przeguby i prowadnice. No cóż, rozregulować możemy je dość mocno, ale uważałbym z tym, ponieważ te prowadnice raz, że są plastikowe, dwa, że są zakotwiczone. Wydaje mi się, że tak sobie, ponieważ jak widzicie, to tutaj wszystko troszeczkę się rozłazi. Gdyby je mocniej rozszerzyć, to by coś nam tutaj pękło. Za to mamy podziałkę na tych prowadnicach. Możemy sobie je wtedy fajnie wyregulować. Dość precyzyjnie, o dziwo. I te przeguby oczywiście się składają. Robią to dość głośno. Powiem Wam wręcz, że ten dźwięk bardziej przypomina mi łamanie czegoś niż składanie słuchawek. Tak więc przy pierwszym złożeniu ich byłem przerażony. O, widzicie? I tu jest ich taki plusik, że mogą się złożyć do transportu, chociaż nie nadużywałbym tej funkcji, ponieważ te przeguby prawdopodobnie mają ograniczoną żywotność i po prostu kiedyś mogą pęknąć i zostaniemy bez jednej słuchawki. Ok, jadąc dalej. Mamy sporo niedoróbek, jakichś takich odarć, zatarć.
Mamy takie dziwne wklęsłości, ale jest to chińska masówka, nie ma co tutaj się wdawać w szczegóły. Wiemy, że to nie będzie nigdy idealnie wykonane. No, natomiast jak za tą kwotę powiem Wam, że można być w miarę zadowolonym z tych materiałów. Oznaczenie mamy prawa, lewa. Ruchomość taka bardzo uboga, troszeczkę na boki, troszeczkę góra-dół. Też bym tego nie nadużywał, bo nie wiadomo jak to jest tutaj przymocowane. Też takie tylko plastikowe elementy to trzymają. No cóż, słuchawki z daleka wyglądają naprawdę jak Beatsy. We wnętrzu mamy typowy układ otwarty. Wnętrza też nie są za duże, dlatego nie zakrywają nam całych uszu, a raczej te poduchy spoczywają na uszach. Jakie one są? Zobaczcie. Powiedziałbym, że są dość miękkie, chociaż do wypełnienia jest nawet za miękkie. Nie ubiły się o dziwo. Natomiast super komfortu to nie daje. To obicie z jakiejś taniej ekoskóry to też nie jest rewelacja. Obszycia są krzywe, niechlujne, natomiast nic się jeszcze nie spruło, więc jest to sukces. No, widzicie też ostatnie elementy ozdobne, takie czerwone tutaj we wnętrzach, na obwódkach. I to było na tyle, jeśli chodzi o materiały. Tak więc poużywać ich można, ale raczej ostrożnie, ponieważ nie dawałbym tym plastikom dużej żywotności. O dziwo, większość plastików jest takiej średniej jakości. Niektóre elementy są naprawdę tandetne, ale na szczęście nie wszystko. Teraz jeśli je sobie założymy, to prezentują się mniej więcej tak. Wygłuszenie jest praktycznie żadne, ponieważ one się za dobrze do uszu nie dopasowują. No, będzie to góra z 5 dB, nie więcej. Zobaczcie, tak to wygląda. Jeśli chodzi o wagę, no to jest to około 200 gram. Wiem Wam, że da się w nich bez problemu kilka godzin posiedzieć. Natomiast komfortu nie ma, ponieważ ta podłucha jest twarda. Te tutaj się za bardzo ubijają, więc to wszystko daje nam taki sobie komfort. Pomimo, że są lekkie i nie cisną od boków, bo widzicie, że mają tutaj duży luz, nie mają tendencji do powracania, to komfort użytkowania jest taki sobie. Oczywiście w tej kwocie nie ma chyba co wybrzydzać. No dobra, zapraszam jeszcze na sekcję dźwiękową i za chwilę będzie podsumowanie. Powiem Wam tak, nie będę Wam ich polecać, ponieważ jest to, jakby nie było, tandeta chińska masówka. Jeśli komuś się spodobały, o dziwo, te słuchawki, może sobie kupić za 20-25 zł. Ile je poużywa? Nie wiem. Może miesiąc, może rok. To może być naprawdę różnie z tego typu sprzętem. Natomiast pamiętajcie, że im sprzęt tańszy, tym większe prawdopodobieństwo, że traficie na wadliwą sztukę, albo że coś po prostu Wam padnie po tygodniu czy po dwóch użytkowania, czy na przykład przestać grać na słuchawka, może coś się złamać, ewentualnie jeśli Wam się uda, można taki sprzęt wymienić. Osobiście wolałbym dopłacić, kupić coś za chociażby 50-70 zł sprawdzonego, jakieś chociażby Sony, Philipsy, Sennheisery, cokolwiek co jest markowe i co jest porządnie wykonane. Tutaj mamy loterię, jest to duże ryzyko. Mi co prawda te słuchawki póki co jeszcze grają, sprawują się jakoś, ale ile będą służyć, naprawdę nie wiem. Ok, dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji. Zapraszam także na kolejne filmy. Przy okazji odwiedźcie mojego Facebooka, jeśli możecie, zalajkujcie go. Dzięki, pozdrawiam Was, cześć!